Marina wpadła do mieszkania zrywając z siebie płaszcz i krzyknęła gorączkowo. Mama, gdzie jesteś? Jestem tutaj. Głos dobiegł z kuchni i Marina poszła prosto tam. Mama, wyobrażasz sobie. Co ty krzyczysz jak sparzony kot? Ile razy ci mówiłam, że kobieta tak się nie powinna zachowywać. Po co teraz krzyczysz? Pani Olga była surową i chłodną wewnętrznie kobietą. Zawsze uważała, że emocje są niedopuszczalne. Emocje czynią kobietę słabą i zależną. Mając 45 lat, pani Olga wyglądała na 30, zawsze bardzo dbała o siebie, zawsze miała świetną fryzurę, makijaż, ubierała się z igły. Wszyscy dziwili się, dlaczego taka wspaniała kobieta jest sama i bez męża. Ale Olga nie zamierzała wychodzić za mąż, chociaż propozycje były. Zawsze uważała, że małżeństwo to dobrowolne niewolnictwo. Gdy miała dziewiętnaście lat, zakochała się w swoim kolegi z roku, który wydawał jej się wówczas najprzystojniejszym i najmądrzejszym chłopakiem na Ziemi. Zaczęli się spotykać, planować przyszłość, a Olga myślała, że propozycja małżeństwa jest już blisko. Po trzech miesiącach zrozumiała, że spodziewa się dziecka i z radością przekazała tę wiadomość swojemu przyszłemu mężowi. On zareagował z przerażeniem, zażądał od niej, aby jak najszybciej pozbyła się dziecka. Nie mogła w to uwierzyć, to było od najbliższej i najukochańszej osoby. Na początku myślała, że jej ukochany po prostu przeżywa szok, że się opamięta i znowu będzie dobrze. Ale Gennady przestał się z nią kontaktować i po jakimś czasie Olga dowiedziała się, że takich jak ona, miał bardzo wiele. Postanowiła zatrzymać dziecko, w końcu nie było winne. Wytrzymała wszystkie kpiny kolegów wzroku i mężnie zniosła ataki krewnych, którzy obrażali ją i między sobą nazywali inaczej tylko tą, która w podole przyniosła. Nawet dała sobie słowo, że nigdy więcej w życiu nikomu nie uwierzy i mężczyzn nie dopuści do siebie blisko. Urodziła dziewczynkę, to był najtrudniejszy czas dla niej, aby być z dzieckiem, przeniosła się na studia zaoczne. Brała pracę do domu, aby utrzymać siebie i dziecko, a w nocy siedziała nad podręcznikami i przygotowywała się do egzaminów. Teraz jest zastępcą dyrektora fabryki, ma własne mieszkanie w centrum miasta, niedawno kupiła sobie samochód. Krewni, którzy wtedy od niej odwrócili się, starali się nawiązać z nią kontakt. Olga rozumiała, dlaczego to robili, przecież to świetna okazja, aby ułożyć życie swojego dziecka, które jedzie do nieznanego miasta na studia. Olga nie nawiązała kontaktu z krewnymi, powiedziała im wprost, żeby znów o niej zapomnieli, jak to było przez te 20 lat. Córkę wychowywała w surowości i zawsze mówiła jej, żeby nie ufała nikomu w tym życiu. Oprócz matki. Marina była posłuszną dziewczynką, dobrze się uczyła, dostała się na uczelnię, którą poleciła jej matka, ale wszystko zmieniło się, gdy poznała Władimira. Pani Olga nie przepadała za tym młodym mężczyzną i zdumiewała się, co jej piękna córka mogła w nim znaleźć. Mamo, on jest dobry, z nim jest tak fajnie. Zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. Za każdym razem dziewczyna przewracała oczami, mówiąc o nim: Zwariowałaś? Jak to od pierwszego wejrzenia? Czyż nie mówiłam ci cały czas, żebyś nikomu nie ufała, a zwłaszcza mężczyźnie? On się z tobą zabawi, a potem cię porzuci. Matka była wściekła. Mamo, jeśli coś takiego przydarzyło się tobie, to nie znaczy, że musi tak być i ze mną. Już dorosłam, pamiętam, co mi mówiłaś. I Twoich błędów nie będę powtarzać. Jakich to moich błędów? Co ty takiego mówisz? A takich. Nie zamierzam iść do łóżka z mężczyzną, dopóki na mnie nie poślubi. A o tym mówisz? Trochę ciszej powiedziała matka. Słowa córki bardzo zraniły panią Olgę, choć w duszy rozumiała, że córka ma rację, że gdyby wtedy utrzymała się na wodzy i nie uległa porywowi namiętności, wszystko mogłoby być inaczej. Po tej rozmowie przestały się komunikować. Marina wracała z uczelni i prawie cały czas siedziała w pokoju, nie nawiązując kontaktu z matką. Pani Olga uważała, że córka powinna przeprosić za swoją zuchwałość i nie zamierzała pierwsza godzić się. A teraz jej córka wpada do domu, krzyczy i biega po domu jak kurczak. No, powiedz już, co się stało. Mamo, Władimir oświadczył się i po skończeniu uczelni weźm drugę ślub. Dobrze, tylko powiedz mi, gdzie będziecie mieszkać. W swoim mieszkaniu nie zamierzam go tolerować. Kobieta powiedziała i odwróciła wzrok. Mamo, czy choć raz w życiu możesz się za mnie cieszyć? Dlaczego, kiedy mi jest dobrze, musisz zawsze powiedzieć coś złego? Nie martw się, sama nie chcę z tobą mieszkać, coś wymyślimy, a ty nawet na ślub nie musisz przychodzić i tak nie przyniesie ci to żadnej radości. O, więc tak mówisz, to możesz teraz od razu pakować rzeczy i wynosić się z domu. Nie masz prawa mnie stąd wyganiać i będę tu mieszkać tak długo, jak uznam za stosowne i nie martw się, nie zostało ci już długo czekać. Po trzech miesiącach Marina wyprowadziła się od matki, nawet się z nią nie pożegnała, a to, że córka już z nią nie mieszka, Olga zrozumiała dopiero po tygodniu. Marina i Władimir złożyli wniosek i zaczęli szukać mieszkania. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy mieszkanie. Nie mogę już mieszkać z matką, jest tak niezadowolona z życia, że swoją trucizną jest gotowa zatruwać wszystkich wokół. Kiedy byłam mała, wydawało mi się, że mama zawsze ma rację, a teraz widzę, że to nieprawda. Marina, może to tylko twoja uraza mówi, ale to przecież twoja mama. Po prostu ma bardzo trudny charakter, ale naprawdę cię kocha i bardzo chce, abyś była szczęśliwa. Wiesz, co jest najgorsze? Ona chce, żebym mieszkała z nią, nigdy nie wyszła za mąż i ciągle słuchała jej moralizatorstwa, że można ufać tylko jej. To jakaś paranoja. Rozumiem, że nie miała szczęścia w życiu, ale uparcie próbuje mnie przekonać, że i mi nie powinno się poszczęścić. Nie wierzy w to, że my z tobą możemy mieć uczucia. Nawet się nie uśmiechnęła, gdy powiedziałam jej, że mi się oświadczyłeś. A zawsze myślałam. Że jaka by matka nie była, powinna chociaż trochę cieszyć się ze szczęścia córki. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Wkrótce wynajmiemy mieszkanie, weźm drugemy ślub. Już nawet znalazłem pracę, więc wszystko będzie dobrze. Chciałem też porozmawiać o ślubie. Wszystkie moje oszczędności wydam na mieszkanie, więc nie mam pieniędzy na wesele. Właściwie nie chcę już żadnego wesela, po prostu bierzmy ślub cywilny i tyle. W końcu będziemy mogli mieszkać razem. Znaleźli mieszkanie, a Marina natychmiast przewiozła tam swoje rzeczy. Nie chciała spotykać się z matką, więc zrobiła to, gdy jej nie było w domu. Prawdopodobnie nawet nie zauważy, że mnie nie ma. Pomyślała Marina, pakując rzeczy do walizki. Boże, czy to wszystko się skończyło, jak mogłam tak długo to znosić? Pobrali się i postanowili wejść do kawiarni, aby uczcić to wydarzenie. Skąd pieniądze? Zaśmiała się Marina, przecież sam mi mówiłeś, że wszystko wydałeś na mieszkanie. No więc znalazłem pracę, wziąłem zaliczkę, więc dzisiaj możemy sobie pozwolić na trochę luksusu, zwłaszcza że mamy co świętować. A zresztą, ja też znalazłam pracę, więc będzie ci łatwiej razem ze mną żyć. Rozmawiałem z ojcem, powiedział, że pomoże kupić mieszkanie. Na początek jednopokojowe, kiedy będziemy mieli własne mieszkanie, będzie nam łatwiej. To wspaniale. Władimir, wybacz mi, że wziąłeś za żonę bez posagu. Mama przygotowywała dla mnie posąg, ale potem komuś powiedziano, że nie można tego robić z góry, więc wszystko rozdała. Teraz nasze stosunki są takie, że liczenie na jej pomoc jest bezcelowe. Wiesz, pokochałem cię taką, jaka jesteś, naprawdę nic nam nie potrzeba, prawda? Resztę sami sobie kupimy. Marinie podobało się życie rodzinne. Lubiła gotować dla męża obiady, kolacje. Przychodziła z pracy i z przyjemnością tworzyła cuda w kuchni. Gdy Władimir wracał wcześniej, zawsze zmywał naczynia i sprzątał w pokojach, rozumiejąc, że jego żona również jest zmęczona. Marina była szczęśliwa. Patrzyła na męża i wiedziała, że lepszego mężczyzny nie ma. Pierwsze dwa lata minęły tak szybko, że Marinie wydawało się, że to był tylko tydzień. Ojciec Władimira rzeczywiście kupił im jednopokojowe mieszkanie, a teraz mieli swoje własne lokum. Zaczęli kupować meble, naczynia, pościel i urządzać swoje rodzinne gniazdko. Marinie podobało się bycie żoną i w pracy opowiadała wszystkim, jak wspaniałego ma męża. Nie żałowała, że tak właśnie rozstała się z matką. Gdzieś w głębi duszy obawiała się wtedy, że matka zabroni jej wyjść za mąż. Do tej pory nawet raz nie rozmawiały przez telefon. Marina miała głębokie przekonanie, że matka po prostu wykreśliła ją ze swojego życia. Jak wcześniej zrobiła to ze swoimi krewnymi i bliskimi. Często myślała o niej, zwłaszcza gdy czuła się źle, albo gdy potrzebowała rady, chciała zadzwonić, ale potem powstrzymywała się i przekonywała, że to zły pomysł. W trzecim roku małżeństwa Marina zaszła w ciążę. Początkowo nie bardzo cieszyła się z tego stanu, ale widząc, jak szczęśliwy jest Władimir, odprężyła się i zaczęła przygotowywać się do macierzyństwa. Rozumiała, że ten strach ma od matki, która zawsze mówiła, że dzieci są niepotrzebne ambitnej kobiecie, że to zawsze obciążenie, które ciągnie w dół. Dokładnie, dzieci są niepotrzebne, myślała Marina. Gdy jesteś samotna. A obok ciebie jest niezawodny i kochający człowiek to radość. Martwiła się tylko, że przez jakiś czas po narodzinach dziecka nie będzie mogła pracować, ale Władimir powiedział, że to drobnostka. Już znalazłem sobie drugą pracę, więc pieniędzy wystarczy, a rodzice też nam pomogą. Od dawna chcą wnuków, więc wszystko będzie dobrze. Po dziewięciu miesiącach Marina urodziła zdrowego chłopca. Nazwali go Denis na cześć ojca Władimira. Teraz całkowicie pochłonęła ją troska o chłopca. Lubiła kąpać i karmić swojego chłopca, nie wypuszczała go z rąk ani na minutę. Bardzo często odwiedzali ich babcia i dziadek. A teraz dom wypełniały miękkie zabawki: grzechotki i piłki. Po pół roku Marina zrozumiała, że znów jest w ciąży. Przestraszyła się i powiedziała Władimirowi: Znowu jestem w ciąży. Władimir, co zrobimy? Czemu się tak boisz? Nic strasznego, urodzisz. Wezmę jeszcze dodatkową pracę, a ty nie będziesz potrzebować niczego, więc wszystko będzie dobrze. Będzie mi ciężko. Wyobraź sobie, Denis jest jeszcze mały, a tu znowu dziecko. Nie wiem, jak sobie poradzę. Może moja mama pomoże. Ale w ostateczności zatrudnimy Nianie, abyś mogła odpocząć. Ale nawet nie myśl o pozbyciu się dziecka. To nasze dzieci i sobie poradzimy. Wkrótce przyszła na świat dziewczynka, którą nazwali na część matki Władimira. Mała ludmiła wymagała dużo uwagi, dlatego babcia i dziadek często zabierali Denisa do siebie. Denis miał już rok i trzy miesiące i zaczął chodzić. Śmiesznie poruszał nóżkami i coś bełkotał po swojemu. Dziadek, darzył swojego wnuka ogromnym uczuciem, starał się zabierać go jak najczęściej. Władimir pracował na dwóch etatach, a jeszcze dorabiał w domu. Marina widziała, jak ciężko jest jej mężowi i prosiła, aby jeszcze trochę wytrzymał. Sama wkrótce wróci do pracy. Kiedy Ludmiła skończyła rok, rodzice zabrali wnuki do siebie. Marina znalazła pracę. Przez znajomych załatwiła miejsce w przedszkolu dla Denisa. Z dziadkiem oczywiście dobrze, ale chłopiec powinien się również integrować z rówieśnikami. Rodzice początkowo byli przeciwni. Podobało im się, że wnuki mieszkają z nimi, ale potem zrozumieli, że Marina ma rację i że chłopiec musi się socjalizować. Władimirowi zaczęły się problemy w pracy. Nie wypłacali pensji, mówili o tymczasowym kryzysie. Z drugiej pracy go zwolnili, a z jego dodatkowych zajęć ledwo starczało na jedzenie. Marina miała niską pensję, a musiała jeszcze płacić za przedszkolę, do którego chodziła również Ludmiła. Rodzice oczywiście pomagali, ale to było za mało. Władimir mówił, że to wszystko tymczasowe, trzeba tylko trochę poczekać. Początkowo Marina starała się wspierać męża, próbowała sama znaleźć dodatkowe zajęcia. Zrozumiała to, kiedy usłyszała rozmowę swoich koleżanek, które mówiły między sobą, jak wspaniali są ich mężowie. Mój bardzo dobrze zarabia, proponuje mi zrezygnować z pracy i zostać w domu. O, i kupił mi samochód. A mój zmienił pracę. Na początku też żyliśmy od wypłaty do wypłaty, ale potem splunął i zatrudnił się w innej firmie. Teraz zarabia takie pieniądze, że na zimę kupił mi futro. Marina słuchała i myślała, uważała się za najszczęśliwszą kobietę na świecie, ale właściwie nie miała czym się pochwalić. Cóż, że jest szczęśliwa, ale przecież pieniędzy nie ma. A wszyscy ludzie kłamią, mówiąc, że szczęście nie zależy od pieniędzy. Ona to dobrze zrozumiała. Okazuje się, że mama miała wiele racji. Pieniądze są wszystkim w naszym życiu, a szczęście i rodzina są drugorzędne. Kiedy Marina wróciła do domu, mąż powitał ją radosną wiadomością, że dzisiaj dostali zaliczkę. Prawda, dali mało, ale na początek wystarczy, a potem kupimy mięso, ugotujmy coś smacznego. Dziadek zabrał dzisiaj wnuki do siebie, więc możemy zorganizować romantyczny wieczór tylko we dwoje. Słuchaj, Włodzimierzu, dlaczego się cieszysz. Przecież dali mało, a jutro znów będziemy gorączkowo szukać pieniędzy. O jakim romantycznym wieczorze mówisz? Naprawdę myślisz, że potrzebuję tej romantyki? Marina, co z tobą? Rozumiem. Że jesteś zmęczona, ale nie musisz się tak złościć. Wiesz, że robię wszystko, co mogę. Nic nie robisz. Gdybyś chciał coś zrobić, dawno byś zmienił pracę. Ale nie, widocznie wszystko ci odpowiada. Ta ciągła bieda, ciągłe szukanie pieniędzy, ciągłe, musimy trochę poczekać, jutro wszystko się zmieni. Już zrozumiałam, że nic się nie zmieni. Wszystkie żony mają normalnych mężów, którzy zrozumieli, że jest kryzys i starali się znaleźć inną pracę. Rozumieją, że mają rodzinę i muszą ją utrzymywać. Tylko ty jakoś tego nie potrafisz zrozumieć. Włodzimierz wysłuchał mariny w milczeniu i w milczeniu wyszedł z pokoju. Ona westchnęła. Po tylu latach małżeństwa po raz pierwszy się pokłócili. Pierwszym odruchem było pobiec i przeprosić męża, ale potem się zatrzymała, pomyślała, że powiedziała prawdę i nie zamierza za nią przepraszać. W pracy Mariny było głośno, czekali na przyjazd wielkiego szefa. Mówią, że naszą firmę chce wykupić, więc trzeba się postarać spodobać nowemu szefowi. Słyszeliście, że ten, kto chce kupić naszą firmę, to milioner, który mieszka za granicą? Dziwne, a po co milionerowi, który mieszka za granicą, nasza firma? Czy tam swoich mu nie wystarcza? Czy bogatych można zrozumieć? Mają swoje kaprysy. Słuchaj, Eleno, słyszałam, że twój mąż pracuje gdzieś na kontrakcie, a potrzebuje podobno towarzysza, prawda? Tak. Marino, a czemu pytasz? Bo w pracy mojego męża jest totalna katastrofa. Chodzi do pracy codziennie, a wypłaty nie widzieli od pół roku. Karmią ich bajkami, że to się wkrótce skończy. Ach, rozumiem. Nie znalazł jeszcze towarzysza. Jeśli chcesz, porozmawiam z nim. Porozmawiaj, proszę. Słyszałam, że tam są dobre zarobki. Bardzo dobrze zarabia. Nie wiem, czy ci mówiłam, ale kupił mi samochód. Teraz sama jeżdżę do pracy tak wygodnie. Uśmiechnęła się, wywołując niezadowolony grymas na twarzy Mariny. Wieczorem, kiedy Marina wróciła z pracy, postanowiła zdecydowanie namówić męża, żeby zmienił pracę. Władimir wysłuchał w milczeniu i powiedział: Wiesz. Długo myślałem nad Twoimi słowami i zrozumiałem, że masz rację. Po prostu bardzo lubię swoją pracę, sama wiesz. Bardzo nie chciałem jej rzucać. Wiedziałem, że to egoizm z mojej strony, że cierpi na tym rodzina, że wszyscy jesteśmy nerwowi, wybacz mi. Marina uśmiechnęła się triumfalnie. W końcu dotarło do jej męża, że się mylił. Rano Marina spotkała w drzwiach bardzo przystojnego mężczyznę. Był świetnie ubrany, a gdy ją podtrzymał, by nie upadła przy zderzeniu. Zauważyła na jego ręce złoty szwajcarski zegarek. Przepraszam, zamyśliłam się i nie zauważyłam pana, uśmiechnęła się kokieteryjnie Marina. Nic się nie stało, powiedział mężczyzna przyjemnym głosem. Sam się trochę zamyśliłem. W trakcie rozmowy Marina zauważyła, że ma lekki akcent, co dodawało mu jeszcze więcej uroku. Przeprosiła jeszcze raz i poszła do biura. Boże, jaki mężczyzna! Nigdy w życiu nie widziałam takiego. Taki mężczyzna jest potrzebny obok. Silny, pewny siebie, a nie ta szmata, która teraz żyje obok niej. Marina, no co się spóźniasz, takiego przystojniaka nie widziałaś. Prawie się tu wszystkie oplułyśmy ze śliny. Wyobraź sobie on naprawdę jest milionerem i naprawdę kupił naszą firmę. Teraz wyrzucą dyrektora generalnego, a na jego miejsce postawią kogoś innego. Nam powiedział, żebyśmy się nie martwili, że nikogo nie zwolni. Żebyśmy spokojnie pracowali. Widziałam go, powiedziała Marina, obejmując twarz dłońmi. Było mi gorąco i chciałam przyłożyć coś zimnego. Gdzie? Zapytały dziewczyny chórem, patrząc na nią uważnie. W drzwiach się z nim zderzyłam. Tak, rzeczywiście, widoczny mężczyzna. Słuchaj, Eleno, rozmawiałam z mężem, pójdzie do twojego męża jako pomocnik, więc wszystko w porządku. A tak przy okazji, jutro będzie bankiet na cześć nowego właściciela naszej firmy, więc jutro musimy wyglądać na 100%. Ale ja nie mam nic porządnego do ubrania, pomyślała z goryczą Marina. Od wieków nic sobie nie kupiłam. Miała trochę oszczędności na czarną godzinę i postanowiła wziąć te pieniądze i kupić sobie oszałamiającą wieczorową suknię. Z pracy zwolniła się, tłumacząc bólem głowy i złym samopoczuciem, i pobiegła do domu. Wybrała sobie elegancką czarną suknię, w której wyglądała oszałamiająco. Choć urodziła dwoje dzieci, jej figura była idealna. Patrząc w lustro, Marina była zadowolona. Wieczorem Władimir powiedział jej, że potrzebuje tygodnia, aby skończyć pewne sprawy w pracy i spokojnie się zwolnić. Marina wzruszyła ramionami, odpowiadając, że jej to wszystko jedno. Zrobiła wszystko, co mogła. Teraz niech on sam rozwiązuje swoje problemy. Po spotkaniu, które miało miejsce w pracy, Marina patrzyła na męża już innymi oczami. Nie mogła zrozumieć, jak mogła go wcześniej lubić. Jak w ogóle mogła się w nim zakochać? Nie było w nim nic pięknego, chociaż też dbał o siebie. Miał świetną figurę, ale to w żaden sposób nie porównywało się z tym, co zobaczyła rano. Mąż był zwykłym pracującym facetem, a tamten mężczyzna po prostu cud. A jakie miał perfumy? Marina zamknęła oczy i próbowała wyobrazić sobie to, co się wydarzyło. Wyraźnie pamiętała jego twarz, jego głos, jego perfumy. Od tych myśli przeszły jej dreszcze. A ja jeszcze mu urodziłam dwoje dzieci. Jaka ja głupia! Po co mi to wszystko było? Mama miała rację. Zawsze się gdzieś spieszyłam, bałam się, że nie wyjdę za mąż, zostanę sama. Bankiet był wspaniały. Marina była w centrum uwagi. Widziała to i z uśmiechem myślała, że nie pomyliła się w wyborze sukni. Milioner, którego nazywano panem Wiaczesławem, nie spuszczał oczu z Mariny i już kilka razy zapraszał ją do wolnego tańca. Była szczęśliwa. Bardzo schlebiało jej zainteresowanie takiego człowieka. Z przychylnością przyjmowała jego zaloty. Zaproponował po bankiecie pójść z nim do jakiejś przytulnej restauracji na kawę. Zgodziła się. Słyszałem, że jest pani mężatką. Ma pani na pewno wspaniałego męża. Marina zaczerwieniła się i nic nie odpowiedziała. Proszę powiedzieć, czy jest pani z nim szczęśliwa? Po prostu, gdy zadałem to pytanie, jakoś się pani posmutniała. Nie, nie jestem szczęśliwa z moim mężem. Zbyt pochopnie wyszłam za niego za mąż. Prawdę mówiąc, zrozumiałam to zbyt późno. Czy on panią krzywdzi? Proszę tylko powiedzieć, pomogę pani. Mężczyzna spojrzał na nią uważnie. Taka wspaniała kobieta. I ktoś miałby ją krzywdzić? Nie, nie o to chodzi. Po prostu ciągle pracuje, brakuje nam pieniędzy. A jego, o ile zrozumiałam, wszystko zadowala. Dopiero po kolejnej kłótni w końcu postanowił zmienić pracę. A ja po prostu już się zmęczyłam. Mam dość bycia mężczyzną w spódnicy. Chcę w końcu poczuć się kobietą. Słuchał jej zamyślony, a potem powiedział: Wie pani, Marino, bardzo chciałbym uczynić panią szczęśliwą. Spodobała mi się pani od pierwszego wejrzenia. Nie ukrywam, miałem wiele kobiet. Byłem żonaty dwa razy ale takiej jak pani jeszcze nie spotkałem. Chciałbym zabrać panią z tego miejsca, abyśmy zawsze byli razem. Na razie nic mi nie odpowiadaj. Proszę, dobrze przemyśleć moją propozycję. Jutro wyjeżdżam. Wrócę za tydzień. Mam nadzieję, że do tego czasu usłyszę od pani odpowiedź. Marina była szczęśliwa. Milioner złożył jej propozycję. Nie mogła o tym nawet marzyć. Natychmiast zaczęła sobie wyobrażać, jak wyjdzie za niego za mąż, jak będzie szczęśliwa. Jeżdżąc po mieście drogim samochodem. Myślała też o tym, jak z zazdrością będą na nią patrzeć koleżanki. Humor Mariny był wyśmienity. Nie mogła uwierzyć, że taki bogaty mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Takie rzeczy zdarzają się tylko w bajkach. Kobieta triumfowała i ledwo radziła sobie z emocjami. Prawda, propozycji mi jeszcze nie złożył, pomyślała. Ale to przecież kwestia czasu, prawda. Po mojej zgodzie na wyjazd z nim, myślę, że nastąpi to niezwłocznie. W domu mąż zdziwiony spojrzał na nią i powiedział: Wyglądasz przepięknie w tej sukience. Dawno cię takiej nie widziałem. Wiesz, sama już dawno nie widziałam siebie tak pięknej. Tak mnie zapędziłeś w kąt z tą biedą, że zapomniałam, że jestem piękną kobietą, a nie tylko żoną, matką i kucharką. Nie złość się! Już cię przeprosiłem. Chcesz, żebym padł na kolana? Zrozumiałem, że się myliłem. Teraz myślę, że wszystko się ułoży. A z pierwszej wypłaty kupisz sobie coś jeszcze. Dziś już bardzo się zmęczyłam. Idę spać. Jutro zaprowadź dzieci do przedszkola. Sama mam wolne. Chcę się wyspać. Rano, kiedy Marina się obudziła, nikogo nie było w domu. Poszła do kuchni, zaparzyła sobie kawę. Miała o czym myśleć. Wiedziała, że Władimir ją kocha i nie zgodzi się na rozwód, a co gorsza, może nie wyjechać na kontrakt. Zostać z nią, by ją przekonywać. Żeby go nie opuszczała to nie wchodziło w jej plany. Pomyślała, że kiedy on wyjedzie, wtedy będzie miała czas, by się spakować i spokojnie wyjechać z Wiaczesławem. Przeszła do pokoju, otworzyła szafę. Najpiękniejsza rzecz, która tam wisiała, to była czarna sukienka. Kupiła ją niedawno. Nie tak być nie może. Nie chcę wyglądać na biedaczkę przy takim mężczyźnie jak Wiaczesław. Muszę natychmiast zmienić garderobę. Pojawiło się pytanie, skąd wziąć pieniądze na takie zakupy. Wszystko, co miała, wydała na sukienkę. Zostały grosze. Jakoś to załatwię. Teraz najważniejsze było wysłać męża do pracy. Wiedziała, że dzieci zostaną z babcią i dziadkiem. A ona powie, że ma delegację. Niczego nie podejrzewają. Kiedy ponownie weszła do kuchni, zobaczyła na stole gazetę, w której znalazła ogłoszenie ludzi chcących kupić mieszkanie. Oto rozwiązanie. Sprzedam mieszkanie, znajdę pieniądze, kupię sobie świetną garderobę, koniecznie futro z norek, o którym marzyłam od lat. Wieczorem przyszedł Władimir i powiedział: Tak, pojutrze wyjeżdżam. Spakuj mi, proszę, wszystko, co potrzebne na miesiąc. Zaraz przyniosę ci walizki. Marina chciała mu powiedzieć, żeby te walizki spakował sam, ale zdecydowała się nie kłócić na pożegnanie, żeby mąż miał tylko miłe wspomnienia. Dwa dni minęły szybko. Władimir wyjechał na kontrakt. Za cztery dni miał wrócić Wiaczesław. Rozmawiali przez telefon. Wyrażał nadzieję, że zgodzi się wyjechać z nim. Wieczorem Marina zabrała dzieci i zawiozła je do dziadków. Wyjaśniła, że wyjeżdża na delegację na dwa tygodnie, a może i dłużej. Po szybkim pożegnaniu wróciła do domu. Musiała coś spakować, ponieważ rano mieli przyjść kupcy, żeby obejrzeć mieszkanie. Przez znajomą Marina zorganizowała sprzedaż, mówiąc jej, że sprzedaje mieszkanie razem z meblami. Sprzedaż poszła pomyślnie. Marina była szczęśliwa. Miała niezłą sumę w kieszeni i przed sobą szczęśliwą przyszłość. Pierwsze, co zrobiła, to wynajęła pokój w hotelu, potrzebowała miejsca na nocleg przez dwa dni. Rano poszła na zakupy. Kręciło jej się w głowie od zakupów, a gdy kupiła sobie futro, w końcu poczuła się jak prawdziwa kobieta. Wieczorem postanowiła zjeść kolację w restauracji. Gdy już piła kawę, przypomniała sobie swoją matkę, z którą do tej pory nie miała kontaktu. Nie, mamo, gdybym cię słuchała, siedziałabym z tobą w mieszkaniu tak samo samotna jak ty. Wyszłam za mąż, bo bałam się zostać starą panną, ale teraz wszystko będzie lepsze niż wcześniej. Gdybyś nie przekreśliła swojego życia rodzinnego, mogłabyś też być szczęśliwa, powiedziała w myślach. Po dwóch dniach przyjechał Wiaczesław i pierwsze co zrobił, to wezwał Marinę do gabinetu. Jak pięknie wyglądasz, ta sukienka ci pasuje. No i jak przemyślałaś moją propozycję? Tak, pojadę z tobą, uśmiechnęła się. Podjęłaś właściwą decyzję. Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym mężczyzną na Ziemi. Potrzebuję kilku dni, żeby załatwić sprawy tutaj. A ty w tym czasie zajmij się paszportem. Będzie ci potrzebny do wyjazdu za granicę. A propos, odeszłaś od męża, czy nadal z nim mieszkasz? Tak, odeszłam. Od kilku dni mieszkam w hotelu. Nie miałaś problemów z mężem. Nie sprawiał ci kłopotów. Przy okazji, w którym hotelu się zatrzymałaś. Poproszę, żeby moje rzeczy przewieźli do Twojego pokoju. Marina była trochę zszokowana jego prośbą dotyczącą hotelu, ale szybko znalazła dla tego wytłumaczenie. Pomyślała, że pokój i tak jest już opłacony. Po co brać kolejny? Zwłaszcza, że planowali w przyszłości mieszkać razem i że będzie mieszkała w jego domu. Po trzech dniach Marina poleciała do Ameryki. Była szczęśliwa. Wiaczesław był troskliwy, jednak do niektórych rzeczy wciąż nie mogła się przyzwyczaić. Na przykład bilet musiała kupić sobie sama. Kiedy zasugerowała, że jej pieniędzy prawdopodobnie nie wystarczy na bilet, odpowiedział, że dostanie dobrą odprawę przy zwolnieniu i że poprosił w księgowości, żeby pieniądze wypłacili jej od razu. Podczas lotu Marina marzyła o tym, że Wiaczesław zabierze ją do zamku, gdzie będzie bardzo pięknie. Na wewnętrznym dziedzińcu będzie luksusowy basen, przy którym będą odpoczywać razem z Wiaczesławem. Była rozczarowana, gdy Wiaczesław przywiózł ją do apartamentu na 21 piętrze. Mieszkanie było duże, bardzo nowoczesne. Zauważyła, że w pokojach nie było dywanów, a w oknach brakowało zasłon. Wszędzie panował nowoczesny wystrój, który wydawał się jej raczej biurowy niż domowy. Kochanie, może pomogę ci tutaj trochę zrobić przemebłowanie według mojego uznania. Chciałabym, żeby było tutaj przytulnie. Myślę, że nie warto. Masz parę dni, żeby odpocząć po przylocie, a potem zajmiemy się sprawami. Jakimi sprawami? Nie zrozumiała Marina. Mam ci pomagać? Oczywiście, będziesz pracować w mojej firmie i nadzorować sprawy w firmach, które mam w twoim kraju. Sam wszystkiego nie ogarniam, dlatego pracuje dla mnie wiele osób. Ale myślałam, że będę siedzieć w domu, czekać na ciebie wieczorami, gotować coś pysznego. Kochana, gdybym przejmował się takimi bzdurami, nigdy nie zostałbym milionerem. Przyzwyczaj się, rzadko będziemy jeść w domu, często w restauracjach. Czasami zapominam o jedzeniu, bo mam dużo pracy. Marina osłupiała. Zrozumiała, że milioner nie widział w niej ukochanej kobiety, którą trzeba nosić na rękach i rozpieszczać, ale po prostu bardzo przydatną pomocnicę, która mu się trochę podobała. A żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, złożył jej propozycję. W jego zespole pracowała jak niewolnica. Winił ją za wszystko, nawet za rzeczy, z którymi nie miała nic wspólnego. Marina zaczęła myśleć o domu, którego już nie ma, ale była pewna, że postąpiła właściwie. Zapamiętaj, Marino, nie potrzebuje takiego pracownika. Musisz wiedzieć wszystko o firmie, niezależnie od tego, czy to wchodzi w twoje obowiązki, czy nie. Ile razy mówiłem ci, żebyś osobiście sprawdzała wszystkie raporty. Teraz widzę, że się pomyliłem, niepotrzebnie tu przyszedłem. Jeśli się nie poprawisz, odeślę cię do domu, nie potrzebuję tego więcej. Wiacze sławie. Czy ty naprawdę nic do mnie nie czujesz i nic dla ciebie nie znaczę? Ile razy mam powtarzać, że zajmuję się tobą już prawie 10 lat, a korzyści z tego żadnej. I powiedz mi, jak można kochać kobietę, która tyle lat żyła z mężczyzną, urodziła mu dwoje dzieci, a potem po prostu je zostawiła. Przez cały ten czas ani razu o nich nie wspomniałaś. Na początku bardzo mi się podobałaś i zebrałem o tobie informacje. Wiedziałem, że jesteś mężatką, że masz niepijącego i pracowitego -E męża, że masz dwoje dzieci. Gdybyś wtedy po prostu powiedziała, że masz rodzinę, ale teraz ciężkie czasy i macie trudności finansowe, stałabyś się dla mnie prawdziwą kobietą. I zdobyłbym cię i zabrał was z twoimi dziećmi tutaj i złożyłbym ci propozycję. Ale sposób, w jaki postąpiłaś jest potworny i po prostu zacząłem cię wykorzystywać, bo na to zasługujesz. Za dziesięć lat Marina wróciła do swojego kraju. Wiaczesław znalazł sobie godną kobietę, kupił jej bilet i wyrzucił na ulicę. Pieniądze były bardzo małe, nie mogła sobie pozwolić na wynajęcie hotelu. Patrzyła zaskoczona na swoją małą walizkę, w której mieściły się wszystkie jej rzeczy. Przypomniała sobie, jak wielką walizką wypełnioną nowymi rzeczami wyjeżdżała stąd. Całą podróż Marina myślała o swoim życiu. Rozumiała, że popełniła ogromną liczbę błędów i teraz nie wiedziała, jak je naprawić. Już w samolocie zdała sobie sprawę, że nigdy więcej nie będzie żyła tak jak w Ameryce. Przyzwyczajasz się szybko, nawet do designu takiego nowoczesnego. Wiaczesław po prostu używał jej jak przedmiotu, a potem wyrzucił ją jak niepotrzebny. Było bardzo przykro, ale Marina nigdy nie pomyślała, jak bardzo jej dzieci i mąż musieli się poczuć urażeni. W ogóle o tym nie myślała. Postanowiła odnaleźć Władimira, zdając sobie sprawę, że tylko z nim była szczęśliwa. Chciała się u niego przeprosić, wiedząc jak bardzo ją kocha, była pewna, że ją wybaczy. Postanowiła poszukać go w jego starej pracy i nie pomyliła się. Widocznie znowu wrócił na swoje miejsce po kryzysie. Widziała go, kiedy wychodził z przejścia ze znajomymi. Rozmawiali o czymś i śmiali się. Poczuła się trochę niekomfortowo. Spodziewała się zobaczyć męża zbitego z nóg przez żonę, którą zostawił. Władimirze, czy mogę z tobą na chwilę porozmawiać? Zawołała. Kiedy Władimir odwrócił się na jej krzyk i zobaczył, kto go woła, jego twarz stwardniała, podszedł do Maryny i milczał na nią, patrzył. Oto i ja wróciłam. Spróbujmy zacząć od nowa. Powiedziała Marina, opuszczając oczy i nerwowo przesuwając palcami. Serio. Naprawdę myślisz, że po tym, co zrobiłaś, otworzę cię w swoich ramionach, zawołam, że Pan Bóg wysłuchał moich modlitw. Nie. Marina, mylisz się. Nienawiść do ciebie mnie przerosła, więc lepiej znowu zniknij, żeby nie popełnić głupstwa. Marina upadła na kolana przed nim, rozpłakała się. Ale wybacz mi, Władimir. Zdałam sobie sprawę, że kocham tylko ciebie, nasze dzieci. Zrozumiałam wszystko. Wybacz. Poza wami nie potrzebuję nikogo. Wybacz mi. Marina, takiego czegoś nie da się wybaczyć, więc robisz to na próżno. Wstań z kolan, nie poniżaj się. A w ogóle mam inną rodzinę, ukochaną żonę, która urodziła mi syna i opiekuje się naszymi dziećmi razem z tobą. Nazywają ją mamą i nawet o tobie już nie pamiętają. To ty straciłaś swoje szczęście. Więc teraz idź. Gdzie chcesz! Ale nie mam dokąd iść zawołała Marina. Władimir już się zbierał, żeby odejść, ale potem się obrócił i powiedział: Wróć do matki. Być może jesteś jej jeszcze potrzebna. Po tych słowach odszedł, a jej nie pozostało nic innego, jak wziąć walizkę i wrócić do matki. Co dziwne, mama ją przyjęła. Po prostu nie miała dokąd pójść, więc teraz Marina mieszka z nią. Mało się ze sobą obchodzą, ale Marina zrozumiała, że mama jest jedyną osobą, która ją kocha. ją kocha e ją e kocha ją e kocha ą e kocha